My jesteśmy projektantami, wykonawcami, tworzymy wszystko od początku do końca. I czas budowy takiego projektu? Goście, którzy nas odwiedzają, spędzają naprawdę tutaj 90% swojego czasu zaplanowanego na urlop. No ten domek jest jakby najdroższym domkiem, który wyprodukowaliśmy. Tutaj hamak, można się położyć. Można usiąść sobie na kanapie. Możemy sobie usiąść na kanapie i z tego miejsca możemy sterować tą łódką. Siemaneczko na kanale Do Roboty. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak powstają domki na wodzie. Jest ze mną Kamil. Witam Cię serdecznie, ale przed tym, niczym ruszymy na halę produkcyjną, pokażemy od zera, jak takie domki powstają. Powiedz mi, od czego w ogóle ten pomysł powstał? Pomysł powstał 10 lat temu, jak mieliśmy klub żeglarski i szukaliśmy siedziby, w której możemy jakby stacjonować, trenować do zawodów, ale nie mieliśmy gdzie się podzieć. I powstał pomysł, że już będziemy coś robić swojego, to postawimy pierwszy jakby domek, swoją siedzibę na wodzie. I tak z biegiem lat powstały te nasze domki. Dobra, no to za chwilkę co? Przechodzimy na Waszą halę produkcyjną? Tak. Pokażemy moim widzom, jak to powstaje? Krok po kroku. No to chodźmy. Teraz znajdujemy się na hali, gdzie te domki, łodzie, no właśnie, powstają. Czy to jest domek, łódź? To jest domek i łódź. W jednym, tak. Bo to może pływać i też możemy na tym mieszkać. Okej, czyli to jest ruchomość, nieruchomość? To jest jednostka pływająca. Jednostka pływająca, tak. Czyli jako jacht? Tak, to jest jacht motorowy. I musimy mieć na to jakieś patenty w ogóle, żeby na tym mieszkać, czy? Do 15 metrów i 15 koni mechanicznych nie potrzebujemy żadnych uprawnień, żeby tym pływać. Czyli te domki też mają silniki? Tak, mają silniki, możemy się nimi normalnie przemieszczać po jeziorach, po rzekach, gdziekolwiek chcemy. Okej, o tym dzisiaj też jeszcze porozmawiamy, jak to w ogóle pływa, ale od samego początku widzę tutaj trzy różne projekty za naszymi plecami, każdy w innym etapie budowy. No właśnie, od czego to się zaczyna? Czy przychodzi do Was klient i mówi, chce domek na wodzie, mówi jaki, czy Wy mu proponujecie? Przeważnie wygląda tak, że my proponujemy, tworzymy pierwsze modele, pierwsze wizualizacje, dokładne projekty na życzenie klienta. Mhm. Ale my jesteśmy projektantami, wykonawcami, tworzymy wszystko od początku do końca. Czyli to jest produkt polski od zera? Polski od zera, tak. Okej, czyli do takiej pracy przy budowie tych domków na wodzie co? Potrzebny jest normalnie hydraulik, elektryk? Hydraulik, elektryk, stolarz. Krok po kroku wykonujemy takie same prace jak budowa normalnego domu. Okej, no tak, drzwi, okna, czyli to wszystko trzeba zamontować. Tu otwieramy to. Tak. Okej, a no tak, jest normalna kuchnia, normalna tutaj skrzynka elektryczna, jak możecie zobaczyć. Dokładnie. Z wszystkim okablowaniem. Tu mamy jakiś zasilacz, nie? Tak. Tak, to jest zasilacz. I w takim domku najczęściej klienci wypływają na wodę, czy oni sobie mocują go przy jakimś swoim pomoście? Różnie to wygląda, zależy od klienta. Niektórzy nasi klienci postawią go w marinie i po prostu nim mieszkają. Mhm. Ale mamy też takich klientów, którzy jak on nas pływają, zwiedzają po rzekach, okay, po kanałach. Całą Europę. No bo to jest takie, inaczej wygląda niż zwykła łódź, czy też powiedzmy jacht, na którym tak, też można mieszkać, ale jest to bardziej w formie takiego domku, że tu można otworzyć okno i wyskoczyć do wody. Dokładnie tak. Mamy je dostosowane idealnie do wysokości mostów. Mhm. Więc tak naprawdę każdy most z każdą śluzę na śródlądzie możemy przepłynąć tym domkiem. I też jest chyba bardziej stabilny, no bo jest takim katamaranem, można tak powiedzieć. Tak, to są katamarany. A nie łodzią. Dokładnie, to są katamarany, więc żadna fala tak naprawdę na kanałach nam nie jest straszna. Oho, okej. Ale na otwarte morze? Niestety nie. Te domki, te jachty są produkowane tylko i wyłącznie na śródlądzie. No łazienka też jak w domu, normalnie. Toaleta, umywalka, prysznic. Dokładnie. I tu kolejna sypialnia. Sypialnia, tak. Tu jesteśmy w miejscu, gdzie zaczyna się ta historia. Zaraz po projekcie przenosimy się do hali, gdzie są spawane pływaki. Tak, w tym miejscu spawamy pływaki, na których te domki jakby przemieszczają się po wodzie. Pływaki są wykonane z aluminium morskiego. Korzystamy jakby z najwyższej klasy jakości tego aluminium. Wszystkie jakby łączenia muszą być w 100% szczelne, żeby nie było żadnych przecieków wody, no bo wiadomo, czym to skutkuje. Okej, i wyporność takiego zbiornika jest jakoś obliczana wcześniej? Tak, każda wyporność zbiornika jest obliczana według każdego projektu. I tutaj specjalnie wykwalifikowana ekipa tworzy to tak, dzień w dzień? Tak, spawacze mają przeszkolenie przez Polski Rejestr Statków, mhm, typowo do spawania pływaków aluminiowych. Okej, czyli to też trzeba nadmienić, że to nie jest powiedzmy zwykły spawacz w aluminium, tylko trzeba być jeszcze dostosowanym do tych morskich warunków. Tak, wymagania są bardzo duże. No, nasi spawacze przeszli te szkolenia. Okej, czyli tutaj ile takich pływaków jest produkowanych, nie wiem, na miesiąc, na rok, jak to jest przeliczane? Czy według potrzeb, czy cały czas to według idzie? Według potrzeb, bo każdy domek jest inny.
Na każdy domek potrzebujemy innego typu pływaki. Niektóre domki pływają, tak jak wspominaliśmy wcześniej, więc też te pływaki są od tego uzależnione. Okej, okay, no tak, bo muszą te mikrofale na zbiornikach i tak to przecinać. To jest bardzo ważne, żeby jakby te pływaki wcięły fale, a nie zatrzymywały ten domek podczas płynięcia. Kolejna hala, kolejne kroki, czyli tutaj już powstaje ten stelaż u góry. Tak, tu powstaje ten cały jakby stelaż, że już powiedzmy, widzimy jak to będzie mniej więcej wyglądało. Ten domek będzie akurat takim naszym nowym domkiem, który będzie cały oszklony. A, okay. Nie będzie ani jednej przestrzeni, która będzie jakby zamknięta przez zamkniętą ścianę. Wszystko będzie zrobione z okien. Okien. I okna są normalnie od producenta okien, to nie są specjalistyczne, powiedzmy, okna jachtowe, łodziowe, tylko normalne tak, okna jak w domu. Normalne takie domowe okna. I czas budowy takiego projektu? Najszybciej 3 miesiące. 3 miesiące tak. Trzeba czekać od projektu? Od projektu już jakby od zaakceptowania wszystkiego, to minimum 3 miesiące, pół roku. Pół roku aż, tak. Okej. Okay. Ale to też jest od czego zależne? Od skomplikowanego projektu, czy...? Od projektu i też tak naprawdę od sezonu. Wiadomo, jak zbliża się sezon żeglarski, motorowodny, to zamówień też jest więcej, więc my mamy też dużo więcej pracy. Przychodzi sezon zimowy, wiadomo, że to wszystko powoli opada, więc jest dużo czynników, na które to wpływa. I ile jesteście w stanie takich domków w ciągu roku zrobić? Rocznie jesteśmy w stanie wyprodukować około od 15 do 20 domków w zależności od wymagań klienta. Czyli od wielkości, od wyposażenia, to wszystko wpływa na to, na czas realizacji każdego projektu, każdej łodzi. Teraz z nami jest Aga, która opowie nam o szczegółach tych domków. Tutaj w tle kolejne domki już chyba na sprzedaż, tak? Tutaj mamy część domków, która jest produkowana dla nas, na nową marinę. Natomiast też mamy domki, które produkujemy dla klientów. Czyli to są domki, z których wykorzystacie, wynajmując je dla klientów? Dokładnie, bo my tak naprawdę prowadzimy dwa rodzaje produkcji. Tak? Jedną produkcję robimy typowo dla nas, czyli dla naszych gości hotelowych, natomiast druga część produkcji odbywa się typowo na zlecenie klienta. No właśnie, to mnie najbardziej ciekawi, kto jest klientem takich domków, komu jest potrzebny domek na wodzie. Odbiorcą takich domków jest zwykły Kowalski, tak? Zwykły Kowalski, czyli okay, generalnie dobra. Każdy. Każdy może zaprojektować dla siebie dom na wodzie. No dobra, ale od początku, czekaj. No nawet ktoś ma kupę kasy, jest zwykłym Kowalskim, który ma kupę kasy. I co z tym domkiem może zrobić? No ja nie mam swojego jeziora, zalewu czy wody, nie? No i to jest świetna sprawa, bo nie musisz mieć, tak? Tak samo jak każdy, kto posiada jacht, czy jakąkolwiek inną rzecz, która porusza się po wodzie, nie musi mieć swojego kawałka jeziora, tak? Więc swoim domem możesz się przemieszczać, jeżeli gabarytowo jesteś w stanie przemieścić się lądem, ale możesz też przemieszczać się typowo drogą wodną. Tutaj trzeba powiedzieć, że dużą oszczędnością jest, że nie trzeba kupować działki. Dokładnie tak. Biorąc pod uwagę aktualne ceny, no myślę, właśnie, że jest to świetna inwestycja, czyli zamiast kupować sobie działkę pod blokiem, możesz sobie kupić dom na wodzie. No właśnie, że nie trzeba kupować działki, tylko można kupować dom na wodzie. No co, wejdziemy do takiego domku, który Jasne. Jest już tutaj gotowy, który jest przygotowany już pod wynajem. Tak jak widzisz, to jest jednostka, którą wyprodukowaliśmy pod nasze cele hotelarskie. Mamy kominek, mamy wannę z hydromasażem, mamy część taką zamkniętą sypialnię. Jeżeli gościmy rodzinę z dziećmi, no to wiadomo, dzieciaki wieczorem mają swoją przestrzeń, natomiast rodzice mogą się tutaj świetnie zrelaksować. W tych domach mamy jeszcze montowane sauny, także tak naprawdę wszystko, czego potrzeba, no mamy na wyciągnięcie ręki. I bardzo często jest tak, że goście, którzy nas odwiedzają, spędzają naprawdę tutaj 90% swojego czasu zaplanowanego na urlop, bo nie mają potrzeby wychodzić na zewnątrz. Ile my tutaj mamy metrów kwadratowych w tym domku? W akurat? Tym domu mamy 90 metrów kwadratowych. 90 więc jest metrów to, kwadratowych? Tak, jest to potężna jednostka i dalej podkreślam, że nie utonie. No właśnie, ale 90 tak. metrów. Mamy tutaj, jak widzicie, kominek, wannę z hydromasażem, saunę, tak. sypialnię, kuchnię, klimatyzację. Kuchnię, łazienkę, klimatyzację. Będziemy tutaj jeszcze montować hamak. To jest taka nasza ciekawostka. Będzie hamak nad taflą jeziora. No to teraz no, pewnie wszystkim się w głowie to buduje to pytanie. Ile? Ile za takie coś? Ile? No to też wszystko zależy od budżetu, co chcemy mieć w środku. Mhm. Generalnie budżet taki minimalny zaczyna się od 60 tysięcy euro.
Więc nie jest to jakaś kwota niedostępna, tak? Natomiast później no, budujemy tak naprawdę na potrzeby każdego klienta, w zależności od tego, co chce, żeby było w środku, jakie ten dom ma spełnić wymagania, czy ma być to jednostka właśnie pływająca, czy ma być to jednostka stacjonarna, no bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, możesz sobie kupić taki dom i wcale nie musisz się nim przemieszczać, bo możesz go zacumować. W marinie, korzystać cały rok albo tylko sezonowo i to wszystko ma wpływ na cenę. Okej. I on ma tu jakieś podłączenia do sieci, czy on jest samowystarczalny? No i znowu, to zależy, tak? Okay. W zależności od tego, czy chcesz, żeby to była jednostka samowystarczalna, jesteśmy w stanie taką wybudować. Natomiast też może być jednostka, która będzie podłączona na stałe, na przykład do mariny i wypłynięcie nią będzie możliwe, ale wiadomo, że trzeba wrócić co jakiś czas, tak? W zależności od zużycia wody, nieczystości i tak dalej. Jak w zwykłym jachcie, dokładnie, czy żeby podłączyć się do mariny, żeby to wszystko, że tak powiem, oporządzić, no i wypłynąć dalej. A taka maksymalna cena, która gdzieś tutaj Wam się na placu? Nie ma maksymalnej ceny. Nie ma? Nie ma. Okej, okay, czyli można sobie wszystko wymyślić. Dokładnie tak. No myślę, że dzisiaj zobaczymy, chcemy Ci pokazać, tak, jednostkę, która jest naprawdę dla nas mega petardą. No i nie chcemy zdradzać, ile to wszystko kosztowało. Ale nie mało. Ale nie mało, tak? Dobra, to przechodzimy jeszcze dalej, zobaczymy, jak te domki się w dalszym części produkuje i pokażecie mi tą ciekawostkę. Zapraszam. Agnieszka, na pewno sporym wyzwaniem już przy pobudowie tego domku na wodzie jest transport. Jak widzę, tutaj wielka stalowa konstrukcja. Dokładnie. Stawiacie to na tym? Przewozicie? Tak, transport odbywa się zazwyczaj drogą mieszaną, czyli lądowo-wodną. Najpierw stawiamy na ramę, przewozimy do docelowego portu, no i stamtąd albo my płyniemy, albo już płynie klient. No, to jest na pewno ciekawostka, jak taki 15-17-metrowy wielki domek, który w rzeczywistości później będzie pływał, przewożony jest jakimś transportem kołowym, nie? Wygląda to... Imponująco. Chciałbym to zobaczyć na drodze, ale myślę, że kiedyś im więcej tych domków będziecie robić, tym będzie większa możliwość zobaczenia tego na drodze. Dokładnie tak. Idziemy dalej. No dobrze, Wojtku, to przyjechałeś nie tylko pooglądać nasze piękne domki, ale przyjechałeś coś popracować, tak? Więc tak jak wspominaliśmy, no tutaj wszystko odbywa się tak jak w naszym normalnym domu. Masz doświadczenie, postawiłeś już dom, miałeś okazję kłaść panele. Panele, no pewnie, analogiczne panele jak w domu, tutaj już widzę z podkładem chyba są, tak, z panelem, podkładem gotowym. I co, fachowiec po prostu przychodzi, kładzie te panele, tak jak ja to powinienem teraz robić. Dokładnie. I teraz pytanie kolejne, czy właśnie fachowcy, którzy tutaj są, a widzę dużo różnych elementów, które trzeba montować, już typu kominek, wanna z hydromasażem i tym podobne, no to wszystko jest z różnych branży, to są wasi fachowcy na stałe zatrudnieni, którzy to robią, czy to są w zależności od rzeczy fachowcy zamawiani? Wiesz co, różnie. To też dużo zależy od tego, ile mamy do wykonania produkcji. Oczywiście posiłkujemy się też firmami zewnętrznymi. Nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić sami. U nas jakby takim filarem jest proces rysunku, tak, proces aranżacji wnętrza, budowy. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrze finalne, no to są firmy, z którymi też współpracujemy. Raczej na stałe. Okej, okay, czyli po prostu ktoś przychodzi, kładzie panele, robi kolejną rzecz i kolejną. Dokładnie. Dobra, to ja biorę się za te panele, żeby szybciej ten domek już wypłynął na wodę. No słuchaj, termin oddania tego domku jest na 29 kwietnia, więc czas start. Okej, okay, myślałem, że na jutro, ale mamy trochę czasu, spokojnie. Okej, okay, to w tym momencie znajdujemy się już na naszej drugiej marinie. I za nami widzimy nasz największy model. Nawet mogę powiedzieć, że jest to jedyny w Polsce i prawdopodobnie pierwszy też w Europie domek, który jest... tak duży, jest samowystarczalny. Samowystarczalny, czyli? Wszystkie silniki, mamy tutaj 4 silniki elektryczne, ładowane są z dachu panelami słonecznymi. Więc tak naprawdę wypływamy i nic nas więcej nie interesuje, płyniemy i zawsze nam prądu starczy, silniki nam pozwolą się przemieszczać. Nie musimy wpływać do żadnej mariny. Agnieszka nie chciała zdradzić mi szczegółów ceny, ale może Ciebie troszkę pomęczę. No ten domek jest jakby najdroższym domkiem, który wyprodukowaliśmy z tego względu, że tak jak powiedziałem, że wszystko jest samowystarczalne.
koszt tego domku przekroczył 500 000 euro. Euro. Tak. 500 000 euro za domek na Łodzi. No tak. To robi wrażenie. To trzeba będzie na niego wejść do środka i zobaczyć, co w tej cenie. A metrów ile ma długości? Ten domek ma 18 metrów już długości. I szerokość 5? Nie, ten domek ma 4 metry, bo śluza, która będzie musiał przepłynąć ten domek, ma 3,90. Czyli więc na zapałki. Tak, 10 cm luzu będzie miał. No ale no, dlatego też jest taka wielkość tego domku. To przechodzimy dalej, chodźcie. Kamil, jesteśmy w środku w tym domku, kolejne pomieszczenie i co możemy o nim powiedzieć? Tu naprawdę wygląda jak w prawdziwej sypialni. No to jest jedna z dwóch sypialni, która jest na tym domku. Na pewno z jednych z takich dużych ciekawostek jest takie coś, że mamy na tym domku zainstalowane jest tyle samo akumulatorów, co w samochodach Tesli. Czyli w jednym samochodzie Tesli tyle samo co tutaj? Tak, tak. Okej, okay. I to wystarcza, powiedzmy, nie, na jakąś odległość, czy jak to można przeliczyć? To wystarcza na dość długi okres płynięcia. Mm-hmm. To w zależności jest od tego, jak nam słońce świeci, bo tak jak mówiłem, mamy cały dach w solarach. Mamy też agregat prądotwórczy, który też nam jakby doładowuje te akumulatory i przez to możemy sobie cały czas w miarę za darmo płynąć. Okej, okay, jeżeli mimo wszystko mamy panele słoneczne, ale możemy dotankować diesla, tak? Tak. Odpalić agregat i dalej płynąć. Dokładnie niezależnie. Tak. Możemy płynąć albo na samym słońcu, a jeżeli nam tego prądu będzie brakowało, to możemy zawsze w każdej chwili odpalić ten agregat i płynąć już wtedy na prądzie, który nam daje agregat. I tu mamy jakieś limity, na jakie wody można wpłynąć, czy tym można płynąć? Możemy płynąć, gdzie chcemy. Jak kanał pozwoli. Poza oczywiście morzami. Okay. Wszystkie kanały, wszystkie jeziora możemy tym płynąć, tak naprawdę, no, gdzie dużo zabraknie. Nie ma limitów. Nie ma. Ale na to już większy jakiś patent, czy to jest ten sam? Tak, tutaj już potrzebujemy patent sternika motorowodnego. Kamil, to wnętrze robi naprawdę wrażenie, oprócz sypialni i łazienek, które tam się znajduje, to jest główne centrum dowodzenia, czyli salon z kuchnią. Tak jest. I sauną. Sauną, okej. Okay. Taka 3-4-osobowa? No 3-osobowa powiedzmy. I to jest elektryczna, to już nie jest z kominkiem? Nie, to jest sauna elektryczna. Elektryczna, ale kominek tak. Też tutaj w salonie mamy, jeśli chcielibyśmy odpalić. Stół elegancki z zastawą. Tak, już gotową, że... Piekarnik, mikrofalówka. Czy naprawdę można uznać, że to jest samowystarczalny domek na wodzie? Na wodzie, tak. Nie potrzebujemy nic więcej poza tym wyposażeniem, które... tutaj mamy. Okej. Okay. Z takich ciekawostek wspominałeś mi przed chwilką, że jest tu jakiś filtr do wody, tak? Tak, możemy pobierać wodę z jeziora i ta woda trafia do zbiornika przez filtry. Jest na tyle filtrowana, że jest zdatna do picia. Okay. Możemy normalnie z kranu wodę sobie lać do szklanki i ją spokojnie ją pić. Okej. Okay. Czy my tu mamy właśnie jakieś centrum sterowania pod podłogą? Bo widziałem przed chwilką, że coś przekładaliście, jakieś akumulatory, ustawienia i tym podobne. Tak, dokładnie. Tutaj mamy, w tym pomieszczeniu mamy, że tak powiem, całe centrum dowodzenia tą jednostką. Tutaj możemy pokazać, w pływakach znajdują się właśnie te wszystkie filtry, o których przed chwilą wspominałem. Wszystko jest w pływakach, bo to wszystko jest też w takiej samej konstrukcji katamaranu, tak? Tak, to jest czyli katamaran. Mamy dwa pływaki, w których są jakieś elementy jeszcze. Tak, te pływaki są podzielone na różne części i w tych różnych częściach mamy właśnie zainstalowane takie systemy. Okej, okay, no właśnie, bo ja tak myślałem, gdzie jest jakiś, wiesz, te akumulatory, gdzie jest to, gdzie jest tamto, a to jest wszystko pochowane. Wszystko jest pochowane, żeby jakby nie zabierać tego miejsca użytkowego na górze. To co, za chwilkę, Kamil, spróbujemy odpalić tą maszynę? Oczywiście, popłyniemy. I zobaczymy, jak to wygląda już w praktyce na wodzie. Czyli co, przed wypłynięciem z portu, co musimy wiedzieć? Musimy przede wszystkim odpalić wszystkie silniki. Mamy ich aż 4. Wszystkie są elektryczne. Odpalamy je bardzo prosto. Nie mamy tutaj żadnego systemu grzania, tylko to działa zero-jedynkowo. Ale stacyjkę mamy chyba, tak? Kluczyk nie? Nie. Stacyjki nie mamy, to jest wszystko... Jedyne zabezpieczenie to są tutaj takie zrywki. Okej. Okay. Odpalamy sobie system silników. Silniki elektryczne, a jaką mają moc? Około 15 koni jeden. Jeden? Tak, okay. Około 15 koni mechanicznych jeden. Ciężko jest to przeliczyć z prądu na konie mechaniczne. No tak. Mniej więcej jak tutaj liczymy, to jest 15 koni mechanicznych. Aha. Jeden, czyli łącznie daje nam to 60 koni. Koni mechanicznych, tak, i do jakiej prędkości możemy rozwinąć? Około 10 na godzinę. 10 na godzinę tylko? Tak. 10 na godzinę, ale takie prędkości są. Oho, takimi dobra. Prędkościami się pływa po jeziorach, po morzach, więc to jest jakby taka normalna prędkość. Bo to się węzła, nie? Tak, na wodzie to się węzła. Czyli okay, ale... około 5 węzłów ten nasz domek może płynąć. Okej, okay, ale to i tak jestem w szoku. Myślałem, że takie, wiesz, prędkości to będziemy sobie bardziej podryfować. Nie, niestety. Niestety nie, i to jest naprawdę już dużo. Czyli sterowanie tym, można już powiedzieć, statkiem, jachtem, tak, domem na wodzie, działa po prostu dzięki tym dwóm sterownikom. Tak, mamy ster, którym sterujemy normalnie prawo, lewo.
i mamy cztery manetki od czterech silników. Te manetki są zainstalowane na stałe i współpracują razem z tym sterem. Ale jest bardzo fajna rzecz, jeżeli byśmy chcieli wyjść sobie na przykład na taras do góry, bierzemy sobie taki panel, wszystko ustawiamy tutaj w tym miejscu na zero, żeby silniki te nie pracowały, bierzemy sobie ten panel i możemy spacerować sobie po całym naszym jachcie. Czyli można usiąść sobie na kanapie? Możemy sobie usiąść na kanapie i z tego miejsca możemy sterować tą łódką. Okej, okay. I w toalecie? W toalecie, w jacuzzi? W jacuzzi, w saunie, na tarasie, a nawet na pomości możemy sterować domkiem, żeby sam sobie pływał. Aha, że tak. Czyli znaleźć z tego. Tak, zasięg jest 500 metrów, więc możemy sobie dobrać do tego ten pilot, który też nam pozwala na działanie sterów strumieniowych. Czyli odpłyniemy od mariny, zrobimy kółko, dopłyniemy, a my cały czas będziemy na pomoście. Okej, okay. Nie wiadomo po co, ale można. Ale można. Jesteśmy przywiązani na te wszystkie liny, to są cumy. I musimy je stopniowo sobie luzować. Okej, okay, czyli możemy to zrobić samodzielnie. My luzujemy i my odpływamy. Tak, samo nie odpłynie, nie powinno. Samo nie odpłynie, nawet nie może. Aha. Więc wszystko musimy zrobić my fizycznie. I za chwilkę odpalamy silniki i płyniemy. Tutaj hamak, można się położyć. No to jest luksus. Tylko oby było gdzie pływać, to jest najważniejsze, nie? Żeby korzystać też z tej łodzi, a nie tylko jako z domku, nie? Tak jest. Ale jest to naprawdę, moi drodzy, ciężko sobie to wyobrazić, ale znaczy może ktoś, kto pływa, ktoś, kto ma do czynienia z jakimiś jachtami, no to wie, o co chodzi, ale mi ciężko sobie to było wcześniej wyobrazić, że siedzimy sobie w tym salonie w kuchni, a to wszystko płynie przez wodę. I tutaj to nie jest takie skomplikowane, jakby się wydawało, nie wiem, jak samochód, jak autobus, jak pociąg, mnóstwo przycisków, czegokolwiek, nie? Tutaj... Nie, tak jak mówiliśmy, to jest bardzo proste, mamy dwie manetki, tego teoretycznie nie musimy używać. Ja mamy tylko na tych dwóch manetkach, jeżeli chcemy stać sobie przy sterówce. Kierownica jak w samochodzie, do przodu, prawo, lewo i jedziemy. I tyle, no właśnie, nie ma jakieś, wiesz, tutaj widziałem, że jakieś przyciski, ale to... To są przyciski od oświetlenia nawigacyjnego, że jakbyśmy chcieli płynąć wieczorem, to musimy odpalić odpowiednie oświetlenie co do jednostki, żeby pływać wieczorem, żeby nas po prostu widzieli. A tak to luz, gaz i kręcimy. Gaz i jedziemy. A to jak działa dokładnie? Co tu mamy echosondę w tym momencie, że pokazuje nam głębokość i jak wygląda dno pod nami. Kamil, wspominałeś o maksymalnej prędkości 10 km na godzinę. Teraz płyniemy jaką prędkość? Teraz płyniemy 5 na godzinę. 5 na godzinę, ale jest szybko, naprawdę. To co mówiłeś, że 10 może być jeszcze szybciej? Tak jest, a płyniemy tak naprawdę na minimalnych obrotach. Możemy zobaczyć, tutaj jeden silnik daje nam 1600 W, drugi 2100. Maksymalna moc dwóch silników to jest 6000. Możecie zobaczyć, jak przyspieszymy. Tak jak mówiłem, moc robi się do 6000, a prędkość od razu wzrasta, już mamy 6. Już płyniemy teraz na czterech silnikach. No tu już trochę słychać, nie? Jak już są cztery odpalone na maksymalnej prędkości. Tak, ale to nie słychać do końca silników, tylko już tą falę, którą przecinamy, tą wodę. To jest, że tak powiem, to słyszymy, bo tych silników no nie mamy jak słyszeć, naprawdę, bo one nie wydają żadnych dźwięków. No Kamil wspominał, że 10 km na godzinę to jest dobra prędkość, jak na taki domek na wodzie, zobaczcie. Jest szybko. Czyli co, po prostu mogę lekko skręcić. Możesz skręcić. W prawo, w lewo, jak sobie życzysz. Dobra. Statkiem jeszcze nie sterowałem, ale domem na wodzie już tak, zobaczcie. To dla was, drodzy widzowie, robię te wszystkie materiały. To wy piszecie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. To życie inspiruje, dlatego dzisiaj jestem w prawdziwym domku na wodzie. Pokazuję wam, jak wygląda biznes w budowaniu tych domków, w tworzeniu ich od zera i w robieniu takich pięknych konstrukcji, które niemało kosztują. A ja mogę oczywiście się przy tym świetnie bawić. Więc fajnie, że tutaj widzowie jesteście. Zostawcie od razu łapkę w górę. Skomentujcie, jak wam się podoba ten materiał. A ja płynę przed siebie.
Kamil, dziękuję Ci bardzo za możliwość odwiedzenia Waszej fabryki, już można to tak nazwać, nie? Bo to już nie jest manufaktura, że tworzycie jedną łódź czy jeden domek i dalej lecicie, tylko no, to już jest manufaktura, 15 domków na wodzie rocznie. Tak, to już jest jakaś taka ilość, która... Robi wrażenie. I cały czas trzeba to nadmienić, bo ja staram się inspirować moich widzów, którzy są starsi, młodsi, że można zacząć od niczego. Można zacząć od niczego. Wrzuciliście tak zwany śmietnik jakiś do wody. Wrzuciliśmy coś, co pływa, postawiliśmy na tym domek i później już z latami jakby doświadczenia no, budujemy takie domki, jak przed chwilą pokazaliśmy. 10 lat praktyki, 10 lat tworzenia tego wszystkiego i w tym momencie sprzedajecie domki nawet za 500 000 euro. Dokładnie tak. No już można powiedzieć, że jakieś doświadczenie w tym temacie mamy. To świetna informacja dla wszystkich widzów, którzy teraz zostawiają właśnie łapki w górę, komentują ten odcinek. Jeśli chcecie na przykład mnie tutaj po raz kolejny zobaczyć, jak wygląda wynajem takich domków, jak wygląda przygotowanie ich pod klientów, to oczywiście piszcie, subskrybujcie kanał. Ja Ci, Kamil, życzę dużo jeszcze raz sukcesów. Dużo jeszcze więcej tych domków wypuszczanych na wodę, sprzedawanych, wynajmowanych. No wszystkiego co najlepsze, bo jesteś młodym człowiekiem i myślę, że razem z rodziną będziecie ten biznes szerzyć na wszystkie wody. Mamy taką nadzieję. Dzięki. Oby tak było. Dzięki.